Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia pragniemy wszystkim członkom Ruchu Światło Życie i Domowego Kościoła złożyć najserdeczniejsze życzenia świąteczne. To wyjątkowy czas, który nas prowadzi do spotkania ze Świętą Rodziną. Stajemy wobec wielkiej tajemnicy zejścia na ziemię Bożego Syna, tym samym dotknięcia jeszcze bardziej naszej ludzkiej natury, która jest też dotknięta przez Boga, bo przyjął naszą naturę i stał się jednym z nas. Życzymy Wam wszystkim wielu sił i nadziei, które daje nam Święta Rodzina przez ten czas narodzin. Niech ten czas Bożego Narodzenia będzie takim też znakiem radości, znakiem tego, że Pan Bóg widzi naszą historię dalej, troszy się o nasze życie. To też dobry taki moment, aby powiedzieć też sobie dziękuję, sobie nawzajem, aby to słowo mocniej wybrzmiało pomiędzy małżonkami, między rodzicami a dziećmi, dziećmi a rodzicami, pomiędzy rodzeństwem. Bo to odkrycie, że dziękujemy, to jednocześnie pełne ufności i też bardziej optymistyczne spojrzenie w przyszłość, że z pomocą też nawzajem, ale też z odkryciem źródła, jakim jest też Bóg, jesteśmy w stanie iść dalej tą drogą, która zaskakuje miłością, dobrocią, życzliwością, byciem dla siebie nawzajem. Na koniec pragnę wszystkim podziękować za modlitwę za mnie i za moją rodzinę. Jesteście dla nas bardzo ważni i odwzajemniamy się modlitwą, pamiętamy o Was. Błogosławionych świąt Narodzenia Pańskiego.